że tu w Polsce zawsze jest ten pałac kultury Stalina i Lenina i Asi tu nie ma, tej co do Ameryki uciekła, ale jest bardzo wesoło. Ciekawe, czy jest to krzesło wielkie, już widzę, że nie ma. No, tutaj Polska, to wiecie Państwo, była rozreklamowana przez Edytę Górniak, która no już wygrywała w konkursie Eurowizji, ale niestety. Drugie miejsce to przecież prawie pierwsze. No, już Polska by, a tak Polska zawsze na końcu, jak nieszczęśnie. Stół jest biały, zapraszamy 1 czerwca w środę o godzinie 16 na warsztaty dla dzieci. Pomysłem, aby go pomalować. A teraz będzie dyskoteka pana Jacka. Dyskoteka pana Jacka. Radio Conchita. Tok FM, Euro Conchita. Ludzie zaglądają z Ameryki. Co to jest? Tak jak tam z tyłu przy kinotece dzisiaj widziałam bezdomnego, chyba pobili czy co. No i po prostu szedł z policjantami ten bezdomny i pokazał, którzy to na ławce siedzą. No Polaczki siedzą, proszę Państwa, i myślą, że nic im nie będzie. A przyszedł bezdomny i oni po prostu zaczęli się pytać i zaczęli spisywać, czy to jesteście wy? No, także proszę Państwa, Marszałkowska, ulica Marszałkowska i wielkie światła w Warszawie. Zapraszamy serdecznie. Dużo ludzi z zachodu, weekend just go, tu wszędzie można go. Tu wszędzie można go, proszę Państwa. Dyskoteka, tańczymy sobie. Radio Conchita zaprasza wszystkich do dyskoteki Sogo, przecież Narodowe Muzeum, Biblioteka Narodowa, wszystko narodowe, zapraszam. No, to ładne. Radio Conchita. Ulica Marszałkowska. Ulica Marszałkowska w Polsce. A. No, ciekawe pomysły, proszę Państwa. Blisko do Wisły. Most Poniatowskiego, teatr dramatyczny, piękności, Radio Conchita, dyskoteka w Polsce, a stare piosenki, kółko to samo, no jak oni klepią te różańce, to jest zastępcze, jak oni odmawiają i w kółko to samo. To te piosenki też są zastępcze.